8 minut po godzinie 9, no to właśnie, teraz jest już najwyższa pora, żeby gościa do naszego studia przyjąć. Gość jest, już jest, siedzi, nawet się zaśmiał, ale jeszcze się proszę nie odzywaj, dlatego że mam inne powitanie dla ciebie. Jest śliczne. Bardzo. Wygląda na jakąś uroczą kobietę. Mógłbym rzucić jakimś stereotypem, że jest seksretarką czy coś takiego, no ale jest po prostu uroczą kobietą, która potrafi się ubrać. Myślę, że jest marynarzem. Wydaje mi się, że w telewizji występuje. Prezenterka. Prowadziła You Can Dance. No chyba śpiewa. Nie wiem, chyba tancerka. Patrycja Kazadi? Ja ją kojarzę tylko z gazety. Jak z mamą miała wywiad i zdjęcia były, że coś tam... I... Tak, coś takiego. Ja jeszcze kojarzę, że ona tam próbowała zrobić karierę muzyczną i śpiewała z Matem Pokorą chyba i tak. Tyle. No i jakie próbowała? Przecież robi. Ale ile komplementów, jakie miłe słowa z rana. Patrycja Kazadi, Dzień Kobiet, właśnie takie miłe powitanie na Dzień Kobiet w sam raz. Patrycja Kazadi w naszym studiu, aktorka, piosenkarka, prezenterka, tancerka częściowo też. No, na imprezach. Ale wiesz co, powiedzieli prawdę i wiedzieli bardzo dużo, a to się nieczęsto zdarza. Naprawdę? Tak. A no to bardzo obserwuję miło. Od jakiegoś czasu, że mamy, no, nie jakich ignorantów czasami, ale wiesz, to było okej. Okay. Najbardziej mi się podoba, że jestem marynarzem. Ale urocza też było, to było też bardzo ładne. Dziękuję, dziękuję, naprawdę bardzo mi miło. No i potrafi się ubrać. Dzisiaj, komplement dzisiaj tak nie z tej ziemi. Ale fajnie, że ktoś to gdzieś tam dostrzegł. Rzeczywiście moda jest jedną z takich moich zajawek, jak to się mówi. Chociaż tych zajawek masz o wiele, wiele więcej. My dzisiaj właśnie między innymi o tych zajawkach rozmawiać będziemy. Patrycja Kazadi dzisiaj w strefie prywatnej. Zaraz wracamy do rozmowy. Dzisiaj w naszym studiu Patrycja Kazadi, jeżeli macie jakieś pytania, hej, 70044, Patrycjo, tak. Mam stały punkt programu, który nazywa się weryfikacją internetowej biografii, zajrzymy, co tam słychać o tobie, raczej co piszą o tobie. Patrycja Trysz Kazadi, urodzona w Warszawie. Zgadza się. Polska aktorka, piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i prezenterka telewizyjna. Bardzo dawno się nie spotkałam, że aktorka jest pierwsze. Muzyka przede wszystkim. Bardziej piosenkarka tak, na pierwszym miejscu. Tak. Jeżeli już o tej muzyce mowa, to zadebiutowała się w 2002 roku występem w programie Szansa na sukces z udziałem zespołu Szwagier Kolaska. No, zadebiutowałam od przedszkola do Opola. Jeszcze wcześniej było w repertuarze nawet. Ireny Santor, śpiewając utwór Najpiękniejsze warszawianki to przyjezdne. I wyszłaś z pięknym pudłem, jak to zawsze, od przedszkola do Opola, największym na świecie. Wiesz co, wyszłam z pudłem, ale nie z wygraną, ale zajęłam drugie miejsce z litości, bo w trakcie występu się potknęłam i prawie spadłam ze schodków. A tam wiesz, że klaskaniem się mierzyło. Tak, więc ludzie po prostu z takiego, o Jezu, jakie słodkie, bobo, nie, które prawie się zwaliło z podestu. Myślę, że dużo osób kojarzy cię też później z takiej serialowej kariery, na przykład Egzamin z życia, bo to był taki serial, w którym się pojawiałaś dosyć intensywnie. Ale to był fajny serial. Szkoda, że to tak szybko się skończyła ta nasza przygoda. Ale rzeczywiście tam przeszłam szkołę życia, bo tam zaczęłam grać w wieku 15-16 lat i Teresa Kotlarczyk, która była reżyserką, stawiała mi bardzo trudne zadania i gdzieś tam czuję, że naprawdę tam dojrzałam mocno. Czyli szkoła życia zakończona egzaminem dokładnie, życia. Dokładnie tak. Gra na fortepianie i komponuje. Przez 2 lata trenowała też taniec nowoczesny. Tak, w Wolcie z Agustinem Megurolą, z którym teraz pracuję przy You Can Dance. Wszystko zostaje w rodzinie. Tak, znamy się 13 lat, także już kopę czas. Była uczennicą autorskiej szkoły muzyki rozrywkowej i jazzu drugiego stopnia imienia Krzysztofa Komedy w Warszawie. Na fortepianie. I myślę, że ten fortepian nadal jest ci oczywiście bliski. Tak, wszystkie swoje utwory, również na nową płytę, która już niedługo będzie miała swoją premierę, pisałam właśnie na fortepianie. My o tej płycie jeszcze porozmawiamy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego tańca, bo on ci w ogóle jest taki bliski. Po pierwsze, tutaj 2 lata, później Taniec z gwiazdami był jeszcze. Teraz też się jakoś tam tanecznie realizujesz, pośrednio. Tak. Ale jest tego trochę. Z tym tańcem, że 2 lata, no to 2 lata to było zawodowo, bo wcześniej oczywiście tańczyłam, tak rozwijałam się, ale 2 lata rzeczywiście intensywnie pod okiem Agustina w Wolcie, czy to właśnie jako tło dla gwiazd takich jak Kasia Kowalska, czy Golec Orkiestra, tańczyłam dla nich, czy w teledyskach i potem mistrzostwa, tak, w formacjach zdobyliśmy kilka tam medali, także to była bardzo fajna przygoda, ale teraz gdzieś tam cieszę się, że mogę dalej mieć związek z tańcem, ale nie już bezpośrednio, tylko poprzez naprawdę utalentowanych młodych ludzi, którzy przychodzą do nas do programu You Can Dance i
powiem szczerze, że fajnie, że program wrócił i z nową energią na jeszcze wyższym poziomie tworzymy ten program. Mam nadzieję, że już wszyscy oglądali pierwszy odcinek. A kiedy przyszedł taki moment w twoim życiu, kiedy powiedziałaś muzyka? Muzyka to jest to, co ja będę robić. To chyba było... Pierwszy taki moment to miałam 3-latka i usłyszałam Lambadę w radio i zaczęłam tańczyć i już wiedziałam, że moje miejsce jest na scenie. A drugi taki moment, gdzie wiedziałam, że będę śpiewać, a nie tylko komponować, to miałam 11 lat i zobaczyłam na MTV występ Alanis Morissette. I to był utwór Uninvited, stąd też natychmiast tatuaż się pojawił na moim ciele. Znaczy nie w wieku 11 lat, ale to był jeden z pierwszych, ponieważ tak bardzo mnie zainspirowała ona jako artystka i to, jak się właśnie nosi, jaka jest bezpośrednia i prawdziwa w tej muzyce. I ona, Michael Jackson gdzieś tam spowodowali, że zaczęłam pisać i śpiewać, bo wcześniej pisałam tak po prostu piosenki. No i myślę, że Patrycja Gazali jest w swojej muzyce też taka bardzo prawdziwa. Zdecydowanie. O czym jeszcze będziemy miały okazję dzisiaj porozmawiać. Super. Patrycja Gazali dzisiaj w naszym studiu. 70044, jeżeli macie pytanie, to oczywiście zapraszam. Dzisiaj w naszym studiu Patrycja Gazali, piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna chyba teraz tak najbardziej. Najbardziej obok piosenkarki oczywiście. Tak, 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 tak. I do tego też kompozytorka, autorka tekstów. Myślę sobie, że ty masz dużo pracy w tej chwili. Mam. I nie nudzisz się zupełnie. Nie, nudzę się, nie lubię nudy, ale myślę, że nawet jak mam czas wolny, to też się nie nudzę, bo jestem uzależniona od seriali i oglądam je namiętnie, jeden po drugim. Wczoraj obejrzałam cały sezon nowego serialu. No proszę, czy nie jest jednak czas na takie jakieś luźniejsze zajęcia i rozrywkę, a raczej odpoczynek? Bardzo o to dbam, żeby ten czas wolny był. Jak byłam młodsza, to właśnie nie miałam na nic czasu. Organizowałam sobie tak plan zajęć, że pracowałam non-stop. I w pewnym momencie, myślę, że to było tak z 2 lata temu, okazało się, że tak się nie da dłużej. Choć ja skąd inąd wiem, że ty jednak jesteś taką trochę pracoholiczką i ty swoją pracę uwielbiasz. Jestem. I tutaj zbliżamy się do takiego momentu, który nam wiele wyjaśni, ponieważ mamy... To jest sygnał telefonu od przyjaciela. Za każdym razem dzwoni do nas ktoś, a raczej do naszego gościa. Ktoś, kto ma do powiedzenia parę miłych słów na jego temat. Albo zdradzi jakieś tajemnice. Dobrze, może tak, masz pomysł, kto mógł zadzwonić? Nie. Bo pewnie o tej jest... porze w niedzielę? No, umówmy się, że on zadzwonił o tej porze w niedzielę. A, okay. Jest pewnie wiele osób, które mogłoby zadzwonić. Teraz jest dla ciebie też zagadka, bo wcale nie będzie tak łatwo odgadnąć, kto to jest po głosie, bo gdzieś tam ten głos jest mimo wszystko jeszcze trochę zmodyfikowany. To co, słuchamy? No? Pozytywno-negatywne cechy to jest pracowitość i ambicja. Dlaczego pozytywne? Dlatego pozytywne, ponieważ no, jest to w cenie, jeżeli ktoś się oddaje w 100% z projektom, które się robi, jeżeli cały czas chce się rozwijać i dążyć do tego, żeby było coraz lepiej i podnosić sobie poprzeczkę. To jest fajne, ale co jest negatywnego w tym? No to, że jeżeli jest się pracoholikiem, tak jak jest to w wypadku Patrycji Gazali, zaniedbuje się twoich znajomych. Tam, tam. Gdzieś tam chyba był mały wyrzut. O nie. No dobrze, zadzwonię, zadzwonię. Zadzwonisz do? Michała. Michał Piruk. Michał Piruk, tak. Po śmiechu już było łatwiej, natomiast początek był trudny, nie ukrywam. Rzeczywiście jest chyba tak, że w ogóle wspólna praca bardzo zbliża. Bardzo. My się z Michałem też znamy bardzo długo, bo on w tym samym momencie, co ja tańczyłam dla jego roli, tańczył również, więc pamiętam go jeszcze jako blondyna z irokezem, a on mnie pamięta łysą. I te drogi się nie rozeszły, bo ciągle jakoś tak nie. Na siebie wpada. Cały czas i nawet jeżeli nie pracujemy, bo mieliśmy przerwę, jak ja byłam w X-Faktorze, to i tak się widywaliśmy, ale zdecydowanie za rzadko ma rację. A prawdę powiedział, że to takie pozytywno-negatywne, że ta praca, praca, praca? Oczywiście, oczywiście, że tak. I dlatego właśnie te zmiany wprowadziłam troszeczkę, że jednak jest ten czas wolny. Dla przyjaciół, dla rodziny, no to dla siebie. To jest w ogóle ważne, żeby taki czas na wytchnienie sobie znaleźć. Zdecydowanie tak, wszystkim polecam. Michał też tak uważa. Ostatni prywatny czas, który spędziliśmy, poświęciła na zawodowe rozmowy z Kingą Rusin. Patrycja, przede wszystkim czego ci życzę? No, życzę ci przede wszystkim tego, żebyś znowu była nastolatką i tego, żebyś spontanicznie podejmowała decyzję, żeby czasami powiedzieć, pieniądze szczęścia nie dają, praca poczeka, nie zając, w ogóle wyluzuj i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mam wrażenie, że ty mimo wszystko jesteś taką trochę nastolatką ciągle. Wiesz co, jeżeli chodzi o właśnie o tą taką... może nie chcę użyć słowa, które ma wydźwięk negatywny, ale ogólnie jestem taka, że podejmuję decyzję na miejscu. Czyli spontanicznie. Tak, tak, tak. I jest to
takie kojarzy się właśnie z młodzieńczością, prawda? Że ten, ale ja po prostu tak podejmuję decyzję, bo tak czuję. I zawsze jak czuję, intuicja mi podpowiada od razu, to potem jeżeli zrobię wbrew tej intuicji, zawsze miała rację. Ale to rozumiem, że trochę Michała możemy uspokoić. Skoro wczoraj był sezon serialu, to trochę luzu jest. Jest luz, ale on po prostu chce, żeby ten luz spędzała z nim więcej po prostu, więc się tutaj wiesz. Co, może po tym programie jakiś mały jakaś, telefon tak, jakiś Michała. Lanczyk. Nie martw się, odzywam się, jestem. Patrycja, nie, on się wygłupia oczywiście. No, domyślam on zawsze się wygłupia. Kto się czuwi, ten się lubi, tak to sobie można pozwolić. Patrycja Kazady dzisiaj w naszym studiu. Pytania na 70044, a my zaraz wracamy do rozmowy. Patrycja Kazady dzisiaj w naszym studiu i teraz się skupię na czym, na tym, na co podkreślałaś, czyli piosenkarka na pierwszym miejscu. Zdecydowanie. Bo wiemy, że się szykuje twoja nowa płyta po ostatniej, po debiutanckiej właściwie, tak. Trip, zainspirowanej podróżą i ta też będzie płyta dosyć mocno taka światowa, powiedziałabym. Znaczy ona powstawała w dwóch miejscach, w Los Angeles i w Nowym Jorku. W Los Angeles pisałam utwory, współpracowałam z producentami, kompozytorami, przy tworzeniu, że tak powiem, albumu, a w Nowym Jorku nagrywałam wokale. No i też pojawiają się producenci, którzy pracują na przykład z Gwen Stefani, z Lady Gagą na co dzień, czy z Black Eyed Peas, czyli taka śmietanka. No, bardzo mi jest miło, że chcieli popracować ze mną. Czym się inspirowałaś tę płytę właśnie tworząc? Wiesz co, ta płyta zdecydowanie, tak jak rozmawiałyśmy już o tej szczerości, jest zdecydowanie bardzo, bardzo szczera, nawet powiedziałabym czasami agresywna w wypowiedziach. Niczego sobie, że tak powiem, nie zabraniałam. Jest w 100% moja, jestem też producentem wykonawczym tej płyty, więc no, nie mogę się szczerze mówiąc już doczekać. Doczekać premiery, singli, płyty, trasy koncertowej. Jest to w 100% moje, dokładnie takie, jakie sobie zawsze marzyłam. Nie jest wszystko autobiograficzne. Jest dużo na przykład historii, które opowiadają o ludziach, których znam, bądź o historiach, które gdzieś tam mnie bolą, a nie dotyczą mnie bezpośrednio. Poruszę kilka, myślę, ważnych tematów, także zdecydowanie polecam. Płyta elektroniczno-popowa z elementami rocka. Właśnie, tak. To się pojawia, czyli taka ostrzejsza. Tak, zdecydowanie i taka bardziej surowa. Surowa w brzmieniach, też w wizerunku. Jak już pojawią się wizualizacje, to wszyscy zrozumieją mniej więcej, o co chodzi. Będzie jakiś polski akcent? To znaczy wszystkie teksty są angielskie, czy jednak właśnie pojawi się coś polskiego? Będą dwa single po polsku. Czyli też będzie patriotycznie trochę. Będzie patriotycznie, musi być, bo gdzieś tam zależy mi, żeby ten przekaz był zrozumiały, szczególnie dla nas, tak? Dla ile Polaków. W ogóle trwały te prace nad tą płytą? Rozumiem się, że one ciągle jeszcze trwają, bo to jest no proces bardzo długi. No niestety, to strasznie długo trwa, pod tym względem, że sam materiał powstawał pół roku, jeżeli chodzi o to w mojej głowie, tak? Potem jego realizacja, produkcja, nagranie wokali, miksy, mastery. W tym momencie teraz już po prostu wybieramy, które utwory będą singlami, w jaki sposób będą promowane, jak będą wyglądały teledyski i teraz jesteśmy na tym etapie, czyli już takim na wykończeniu, na finiszu. Natomiast w sumie prace trwały półtora roku. Ale dumna jesteś, mam nadzieję. Bardzo, bardzo. Że to się już nie było. Tak, naprawdę. I ja już, szczerze mówiąc, już drapię stół i ściany, bo po prostu ja już bym chciała, tak? Ja już bym chciała, żeby to już wyszło i żeby wszyscy mogli usłyszeć. No dobra, no a to jak się żyje tak na walizkach? W momencie, kiedy tworzy się tę płytę za oceanem, ale też ma się pewnie obowiązki tutaj w Polsce i wypadałoby tu być. Czasami jest to fajne, bo można się oderwać od jednej rzeczywistości albo od drugiej. Na pewno było to fajne, bo w LA było ciepło, więc zima gdzieś tam mnie ominęła. Ale były też trudne momenty oczywiście. Chociażby takie poczucie troszeczkę samotności, prawda? Bo byłam tam non-stop sama i w studio, czy u siebie pisząc piosenki, bo gdzieś tam na tym też mi zależało, żeby kompletnie się odrzeć z kontaktów z innymi, żeby tylko i wyłącznie skupić się na muzyce i gdzieś tam czuję, że to zaowocowało, ale było też trudne. Chociaż dla ciebie podróże to taki trochę chleb powszedni, ty chyba to lubisz. Właśnie ostatnio zaczęłam się bać latać, nie wiem, co mi się stało. Znaczy im dalej, tym gorzej, ja też coś tak mam. Coś niesamowitego, po prostu miałam jeden lot, który był no trudny, bo nie chciały się wysunąć kółka, więc 4 razy podchodziliśmy do lądowania i tak mnie to strasznie przeraziło, że od tamtej pory boję się latać, a latam no już z 15 lat, non stop. Ale pewnie człowiek od tego niestety nie ucieknie. Nie da się od tego uciec, boję się latać, więc winko jest grane.
To tak mniej więcej kiedy ta płyta? Mniej więcej na wakacje. Mniej więcej na wakacje. Mm-hmm. To my w takim razie będziemy słuchać. Bardzo, bardzo. O płycie będzie już głośniej. Mam nadzieję, że do nas jeszcze przyjdziesz. Chętnie. A my za chwilę jeszcze wracamy do rozmowy. Patrycja Kazali w naszym studiu. Patrycja Kazadi dzisiaj w naszym studiu, piosenkarka, prezenterka, aktorka, tancerka, yes! Kompozytorka, ile autorka razy? Tekstów. Ale jeszcze co jest ciekawe, ja się zastanawiam, gdzie ty masz w swoim życiu tak dużo miejsca na pasje różne? No bo właściwie wszystko, co robisz, jest twoją pasją i to sama też podkreślasz bardzo często w rozmowach różnych. Mhm. Ale pojawiają się kolejne też rzeczy, nie wiem, fotografowanie wiesz się przez chwilę pojawiło. To jest tak, że ja uwielbiam robić... Nie chcę znowu używać wielkich słów, ale tworzyć. I nieważne, co to jest, tak? Nie umiem tylko rysować. To jest jedyne, nad czym ubolewam. Słuchaj, wymyślam... no może nie można mieć wszystkiego, już nie przesadzaj. Jak wymyślam, wiesz co, na przykład stroje na jakieś wydarzenia wielkie, czy na przykład jak współpracowałam z Answerem przy mojej kolekcji, no to rysowałam jakieś tam, wiesz, bazgrołki. Na szczęście można się z tego mniej więcej domyśleć, o co mi chodzi, bo oznaczałam konkretne materiały i tak dalej, ale nie ukrywam, że no ten talent nie ma go. Natomiast zdecydowanie no kocham modę, kocham fotografię, kocham sztukę, ale najczęściej wolę ją podziwiać, to znaczy właśnie malarzy, czy jakichś twórców alternatywnych, lubię podziwiać ich pracę. A gdzie ci się to mieści wszystko w 24 godzinach na dobę? No mało tego snu jest. Aha, coś za coś. Coś za coś, ale potem odsypiam. Bo u ciebie też jeszcze jest sport, prawda? Dosyć ważnym elementem życia. Sport to może za duże słowo, chociaż właśnie bardzo bym chciała mieć na niego czas. Gdzieś tam ubolewam, bo chciałabym trenować tenis i wiem, że to jest bardzo dobre cardio. Więc i na figurę, i dla samopoczucia, i w ogóle dla ludzi, którzy lubią gdzieś tam rywalizację, no to jest super. Natomiast no nie ma na to czasu, a jeżeli chodzi o taki ruch, no to siłka jest grana. Jak często? No zależy. Jeżeli jest czas, to 3 razy w tygodniu. Jak nie ma, no to minimum raz, 2 musi być. Słuchaj, ty tak lepiej niż większość społeczeństwa. Przy twoim natłoku zajęć to i tak jestem pełna podziwu. Ale jest jeszcze coś, co wiem, że niedawno pokochałaś robić i coś, co też może wpłynąć na to, że ty tak właśnie dobrze wyglądasz. I tu mam coś dla ciebie. To jest nasz dżingiel niespodzianki. Długo się zastanawiałam, co można ci dać i wpadłam jednak. Mam dla ciebie książkę kucharską. To będzie prezent na, proszę bardzo, Dzień Kobiet. Ale ojej, też wiem, że bardzo. Jak powiedziałaś w jednym z wywiadów, przez ostatnie 2 miesiące pracowałam w studiu i musiałam wybierać. Albo umrę z głodu, albo nauczę się gotować. Tak. Rzuciłam kilka składników do garnka i spróbowałam to zjeść. Ku mojemu zaskoczeniu było to naprawdę smaczne. Wcześniej unikałam tego, co jest teraz moją nową pasją. Tak, dziękuję bardzo. Będziesz mogła pasja gotować więcej. Może nie chcę, żeby to było, że to jest nowe hobby, bo dalej jestem bardzo ograniczona w tym gotowaniu, ale rzeczywiście polubiłam i gotuję dalej, mimo tego, że już nie muszę. Czyli okazało się, że może być spoko gotowanie. Tak, a z tym gotowaniem to było tak po prostu, że byłam na konkretnej diecie antymiukusowej, tak zwanej, czyli bez flegmy. I żadna restauracja w ten sposób nie gotowała, więc musiałam sama się nauczyć. No i wyszło na dobre, rozumiem. Bardzo ci dziękuję. Teraz też zdarza ci się gotować? Tak, tak. I dzisiaj właśnie zamierzam zrobić dziki ryż z grillowaną cukinią. O, no to idealne danie na Dzień Kobiet w takim razie. Idealne danie na dobre samopoczucie, daje energii i nie tyjesz. To co? My tak, czekamy na płytę. Bardzo. Gdzieś tak latem. Tak. Ona się ukaże. Teraz cię oglądamy w programach różnych. Tak. Jakieś projekty jeszcze, o których nic nie wiemy, a powinniśmy? Może nie powinniście, nie możemy jeszcze o tym rozmawiać. Ale coś będzie. Ale na pewno nie będziemy się nudzić. Czyli mamy nasłuchiwać, tak. Co tam będzie słychać u Patrycji. Co w trawie pisze. Ale rozumiem, że płyta to jest to, na co czekasz. To jest gdzieś tam mój priorytet i wszystko, co z tym związane. Czyli jakiekolwiek występy, trasa koncertowa, teledyski, promocja, to jest to, na czym teraz skupiam uwagę. Pracowite lato. Wakacji nie będzie w tym roku. Nie ma absolutnie. Wakacji w tym roku, będą w przyszłym. No to wiesz, jak w przyszłym roku już są zaplanowane, pasie, żeby się milej tak. Patrycja Kazadi była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Ja słyszymy dziękuję. Się na twojej nowej płycie. Tak. Do usłyszenia. Ale się cieszę, no Maxa, naprawdę. Dziękuję ci. To ja się cieszę.